Panie profesorze, na początek naszej rozmowy taki fragment pióra Aleksandra Bryknera, człowieka, któremu zawdzięczamy w ogóle m, ogród Fraszek Potockiego, ponieważ on to jakby zebrał, odnalazł, opatrzył komentarzami, wydrukował, oryginał spłonął w czasie wojny. Brykner pisze tak, gdyby jakimś przypadkiem całe to życie staroszlacheckie z przesądami i cnotami z patriarchalnością i rozpustą, z anarchią i rządem domowym, z poddaństwem i wszechwładzą szlachecką zupełnie zaginęło, odtworzylibyśmy je z ogrodu z największą wiernością. Jest to księga obyczajowa, skarbnica, czy tam lamus staroszlachecki, gdzie zrzucono wszystko, co niegdyś bawiło, trapiło, żywiło, zabijało. No, bardzo wysoka ocena i chyba słuszna. Te prawie 2800, czyli ponad 1800, czy bo, 1800. Tak, utworów, które Brykner wydał, no, paradoks, w 1907 roku Polska się dowiedziała, że jest właśnie taki ważniejszy pasek, prawda, obraz całego wieku. No, ma pan rację, że to jest bardzo niezwykłe. Ja chciałem powiedzieć, jak ja się prywatnie zetknąłem z Wacławem Potockim, a też jest to pewna refleksja wobec czytelników. Gdybyśmy rozmawiali kilka miesięcy temu, to trzeba by powiedzieć, że tu uprawiamy teraz audycję taką dla snobów, albo tylko dla ludzi tytułowo interesujących się literaturą. Bo, I to literaturą baroku. Tak, tak bo Ogród Fraszek Potockiego był dostępny w ważniejszych bibliotekach lub jako rarytas antykwaryczny, prawda? to dostanie tych dwóch tomów to była wielka sztuka. Na Natomiast w tej chwili Państwowy Instytut Wydawniczy w początkach lipca wydał trzytomowe dzieła Wacława Potockiego. Oczywiście też nie komplet. Potocki napisał, jak Brychner właśnie obliczył, Coś ćwierć miliona wierszy. To poza prozaikiem kraszewskim najpłodniejszy chyba poeta w ogóle w dziejach naszej literatury. A zdumiewające jest to, że za życia go w ogóle prawie nie wydawano. Tam Poczet Herbów wyszedł w rok po śmierci. Argenida, powieść taka poetycka wierszem. A znano go z odpisów rękopiśmiennych. To jest bardzo niezwykłe. Tak, Poeta wspaniały chociażby dlatego, że Przyznają mu obok Słowackiego największą łatwość rymowania. Łatwość rymowania miał nieprawdopodobną. Tak, Rymował praktycznie wszystko, co mu wpadło w rękę, jeśli tak można powiedzieć. No. I stąd ta ilość utworów. Walczył pod Beresteczkiem, był arianinem, przeszedł potem na wiarę katolicką. No nieco przymusowo. Nieco przymusowo. Żona została arianką, stąd to był powód do dramatu. I umarł w 1696 roku, czyli na progu XVIII wieku. To typowy i chronologicznie, i charakterologicznie pisarz XVII wieku. Tak, i to już tej epoki, gdzie właściwie jakby ustał poza drukami jakimiś moralno-religijnymi, ruch książkowy. Jest to pisarz niezwykły, bo chociażby ta ilość produkcji, różność produkcji, bo uprawiał się wszystkie gatunki. Nawet prozą pisywał, nawet dramaty pisywał. Pisywał wielką epopeję o wojnie prawda, powieści poetyckie, fraszki. I to wszystko było bez środowiska literackiego. Bez tego, bez czego teraz nie potrafimy sobie wyobrazić życia literackiego. Bez redakcji literackich, bez krytyki, bez kolegów pisarzy, bez jakiegoś... Kawiarni właśnie, nawet. No tak, bez dworu właśnie, bo on siedział w tym swoim... Dworze w okolicach biecza na podgórzu, prawda? Tak, większość był z głębokiej głęboki tak. bardzo prowincji. <noise> Chociaż pod koniec miał nawet urzędy, był pod czasem krakowskim. No, chyba <noise> tak. tak? No, ale zawsze był popularny na swoim terenie, ale nie jako literat, właściwie no. jako dostarczyciel no, przyjemności, bo to było dla, dla przyjemności, dla dobrej kompanii, prawda, pisane. Lub dla siebie, tylko moralia, o których Pan tu wspomniał, nie były nie tylko opublikowane, ale w przeciwieństwie do Ogrodu Fraszek. Ogród Fraszek to jest tytuł Bryknera. Tak. To się tytuł... nazywa Ogród, ale nie plewiony bruk, ale co snop to inszego zboża kram rozliczonego gatunku i tak dalej. I tak tytuł cała strona. Całą stronę, cała strona. strona jest o... Otóż coś w przeciwieństwie jest. do tego Ogrodu Moralia nie były przepisywane, on ich nie pokazywał nikomu. Więc pisarz bardzo z jednej strony ogromny i ilościowo i w tym znaczeniu reprezentatywności wobec wieku, a z drugiej strony w swoim czasie znany tylko z rękopisów, odkryty gdzieś w południu po części XIX wieku, a naprawdę na początku XX wieku właśnie przez Bryknera jakoś tak naukowo opracowany. Potem oczywiście aż do no, ostatniego tego wydawcy, nie przedwcześnie zmarłego, Leszka Kukulskiego, już przez bardzo wielu badaczy opracowywany. Natomiast jest taka osobliwa sprawa. Wszyscy o nim wiedzą. Są monografie rozmaite. Są rozmaite opracowania. Właśnie wydań bo szczątkowych takich jest sporo ale naprawdę to tak, ani wydania zbiorowego nie tylko nie ma, ale nie ma nawet szans w tej chwili, żeby było, nie ma porządnej takiej standardowej monografii. Są nie. ogromne dyskusje wokół daty urodzin, na przykład tak. data jest niepewna. Urodzin. Wszyscy o nim od czasów szkolnych wiedzą, a poza wąskim gronem specjalistów, to któż go tak serio zna? Poza Czesławem Hernasem i jeszcze y, y, pięciu, y, sześciu badaczami staropolszczyzny, ktoś o nim wie? Ja na przykład właśnie chcę wrócić do tego swojego zetknięcia. Się. Z bibliotyce ojca właśnie z ogrodem fraszek zetknąłem się, co tak zacząłem oglądać. Tam są obok rzeczy poważnych i rzeczy. Tak, 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 właśnie takie rzeczy lekkie też i nagle zobaczyłem ku zdumieniu swojemu to takie łobuzerskie spotkanie, zapisany tam bardzo nieprzyzwoity zresztą dowcip, taka facetja wojskowa zresztą, którą ja w innej wersji znałem z czasów szkolnych właśnie współcześnie od kolegów jako anegdotę kursującą, prawda? wtedy w szkole. Tam zmiana była taka: wracał żołnierz z rosyjskiej wojny, to ja tak słyszałem, to był początek, a tam wracał żołnierz z tureckiej wojny. No, to, to była cała, epoka, prostu, cała, tak. cała różnica. Natomiast podejrzewam, że to była anegdota jeszcze pewnie z jakichś rzymskich czasów. Tak kursowała, tak wędrowała po Europie i tu nagle wydało mi się, ten pisarz tak w zasięgu ręki. A potem już jako oczywiście polonista, student, oczywiście czytałem wojnę chocimską, jakieś tam wybory, natomiast z zachwytem przeczytałem taką powieść poetycką Argenida ogromne to dzieło, romans przygodowy i tu Potocki nagle zupełnie inaczej mi się okazał po pierwsze właśnie jako rymopis znakomity, po drugie po prostu no jeżeli się już ma trochę dostępu właśnie do języka rozumie się język, jako bardzo ciekawy autor wręcz sensacyjnych, przygodowych awantur. Jasne, że większość tych utworów Potocki nie pisał całkiem Oryginalnie, pojęcie oryginalności nie istniało. Właśnie wtedy ta Argenida to była z takiego szkockiego pisarza Berkleja. On sobie to przerobił, ale te wszystkie też nie były przekłady, tylko przeróbki daleko idące. Wszystko było właśnie w duchu wiedzy o swoim czasie i o polskich sprawach przerabiane. Ogród, o którym pan tu powiedział, że jest tym jakimś takim obrazem wieku. Jest też tym obrazem wieku w sposób szczególny, bo z jednej strony rzeczywiście w zakresie obyczaju, w zakresie od polowań po uczty, po obyczaje prawda, weselne, po codzienność życia, po zakres intelektualnych jakichś y, zabaw, to wszystko jest bardzo ładnie wojna i pokój polskich tamtego czasu połowy i drugiej połowy XVII wieku da się wyciągnąć jakby z tego ogrodu. Ale z drugiej strony autor jest, jak Pan wspomniał, tym byłym Marianinem, jest człowiekiem, który nie uczestniczy w życiu dworskim, nie dba o urzędy, bo ma ten swój stosunkowo niewielki, ale własny kawałek chleba, te własne wsie. I autor jest jakby trochę z boku i autor jakby jest, nie powiedziałbym, lepszy, ale inny niż ta masa braci szlachty. Na przykład autor ceni sobie bardzo wolność szlachecką, wierzy tak jak i reszta szlachty, że Polska jest najbardziej wolnym krajem właśnie dla szlachty na świecie, ale martwi się o liberum veto, martwi się o nadużycia, martwi się o to, że ludzie zachowują się nie tak jak trzeba, w tym bardzo dobrym schemacie, jakby ustrojowym, zachowują się niedobrze. A więc coś jest nie w porządku. Narzeka na przykład na nadużycia kleru, chociaż już stara się być katolikiem bardzo prawowiernym. No, narzeka tak, jak i reszta szlachty, ale on to robi w sposób ostry i dość zdecydowany. Chciałby wzmocnienia władzy królewskiej, to jest bardzo niezwykłe. Na ogół szlachta była jak najdalsza od e, myślenia o tak zwanym regalizmie, czyli o e, m, mocnej władzy królewskiej. Tu Potocki ma jasną dosyć świadomość, że za mało jest wojska, za mało porządku, za bardzo otwarte granice, że przyszłość niepewna. Tak, ma pan rację, jest w tym tomie. Obok mnóstwa rzeczy bardzo wesołych i śmiesznych, bo to są w końcu w większości rzeczy bardzo pogodne, żartobliwe, jest taka nuta niepokoju i poczucia jakich, przeczucia jakiejś katastrofy. Pan opowiedział tu bardzo ładną historię o tym, jak pan się zetknął po raz pierwszy z Potockim na y, podstawie pewnego fragmentu dosyć obscenicznego. Ja myślę, że mnóstwo jest wędrownych motywów. To znaczy. To praktycznie w co drugim utworze, bo to są najczęściej krótkie utwory, czasami nawet króciutkie, czterowierszowe, czasami większe. W każdym prawie albo w co drugim jest jakiś wątek, nawet brano od Kochanowskiego, albo jakieś antyczne, plautowskie, jakieś motywy z Ezopa. Ma Pan rację, że pojęcie oryginalności pisarskiej wtedy było bardzo Oczywiście. luźne i bardzo szerokie. On po prostu był człowiekiem bardzo wykształconym, można zorientować się po tym, jak pisał. Natomiast używał spokojnie sobie, transponował te wątki, czasami zmieniając drobne tylko elementy, i tak się wtedy pisywało po prostu. Tak, ale też wykształcony. O którym Pan słusznie powiedział, że bardzo obszerne. Tak, prowincjonalnego takiego. Właśnie, ale to jest też szczególny typ wykształcenia, inny zupełnie niż w czasach Górnickiego czy Kochanowskiego. A ta, to jest inny wiek, prawda? To są inne nie studiował nie tylko w żadnych cudzych uniwersytetach włoskich, jak Kochanowski, ale nie studiował i w Polsce na żadnym uniwersytecie. Wiedzę zdobywał przez pedagogów domowych i szkółkę domową, z bardzo dobrego zresztą domu pochodził, i właściwie ograniczał się do doskonałej znajomości łaziennej. Łaciny, dawnej i nowej literatury łacińskiej i literatury polskiej. Nie podróżował po Europie, to bardzo niezwykłe już to zamknięcie Praktycznie się. nie był chyba nigdzie za nie, nie był, nie był, podobno mówią, że uciekł kiedyś z rodziną na Słowację, no ale to nie była zagranica. Natomiast też, jak tu już Pan wspomniał Kochanowskiego, a myśmy mówili tu już o Kochanowskim i nasi słuchacze na pewno bardziej z Kochanowskim niż z Potockim są zapoznani, to trzeba na jedno zwrócić uwagę. Mimo, że Kochan jest o 100 lat starszy, więcej nawet niż 100 od większości utworów potockiego, to pisze językiem dla nas zrozumiałym. Tak. tak. Muszę Panu powiedzieć, że troszeczkę miałem kłopotów z lekturą tak. niektórych utworów, dlatego że jest to lektura dużo trudniejsza. Tak, bo to jest język po pierwsze znacznie bardziej potoczny, mniej literacki, po drugie kultura literacka się zmieniła. Zmieniły się jakby kryteria tego, co piękne, co zabawne, co interesujące. Będą na przykład na pewno naszych czytelników, bo ufam, że to trzytomowe wydanie dzieł jakoś do zainteresowanych trafi, z tym, że właśnie ogród, o którym dzisiaj mówimy, jest tam jedynym utworem właściwie w całości tak podanym. Więc te prawie 2000 wierszy tam nieomal w całości jest podane. I będą na pewno mieli, mimo słowniczka, który ten jest dołączony, pewne kłopoty. Może ja bym chciał dać. Przykład, łatwiej stosunkowo, prawie bez obcych, bez trudnych słów. Nie obcych już mówię. Jeszcze obcych nie bo to jest tak, ostatnia chwila. Jeszcze rach... 50 lat, i zacznie się pisanie polsko cińskie Wła Właśnie. Więc tutaj taka fraszka do pijanice. O tyle aktualna, o ile pijaństwo jest stale aktualne w, w całej literaturze moralistycznej aż do dzisiaj. Spisz przegniły pijaku, w betach jako buba. Śmierć nad głową i we drzwiach twych grzechów rachuba. A ty nie wiesz o świecie, nie tylko o sobie. Wstawaj, bo się po śmierci nie wytrzeźwisz w grobie. W piekle chyba. Kędy cię twa gorzałka stłumi, tam, tam z ciebie pianę narowy rowy wyszumi. Masz pożytek pijaństwa i na świecie szchorzał, i po śmierci w gorzałce będziesz wiecznie gorzał. Buba to jest Bela. Bela, wiecznie. tak. Więc proszę, taki właśnie przykład stosunkowo łatwy. Tak, to jest rzeczywiście stosunkowo łatwy. Niektóre rzeczy są dosyć trudne, ponieważ jest mnóstwo regionalizmów, on jednak na tym pogórzu mieszkał, zupełnie już dzisiaj nieczytelnych. Ale wie Pan, co jeszcze to jest pisane po polsku? Jeszcze 50 lat, 40 lat i zacznie tak. się pisanie kompletnie już nieczytelne. No znaczy pisanie strętami łacińskimi, do których trzeba już używać słownika. No, poza tym wie pan, trudności polegają, nawet jeśli rozumie się słowa, trzeba rozumieć jakby mapę odwołań, znać, do których te, te jakieś y, słowa się odnoszą. Na przykład taki czterowierz bardzo prosty i łatwy, ale dwie rzeczy trzeba znać. Kształtne odżartowanie. Wczoraj ze mnie żartował jeden wojewoda, że coś na krzak Mojżeszów moja poszła broda chociażby i tak było, nic mnie to nie szpeci, ja milczę jego rogi widząc na waszeci. To wszystko jest bardzo za, zabawne, tylko trzeba wiedzieć, co to jest krzak Mojżeszów z Biblii, z Starego Testamentu. I trzeba wiedzieć, że Mojżesza, między innymi Michałaniu, przedstawia się z rogami. To jest ten symbol mądrości Kabycie Bożej, prawda? I że rogi to jednocześnie symbol no, bycia rogaczem, czyli zdradzanym mężem. I ta bardzo zabawna e, czterowierszowa fraszka jest zrozumiała, jeżeli się tych kilka rzeczy już rozumie. To nie można tak czytać sobie wprost, prawda? Jak się przegląda cały ten ogród Fraszek, to można zorientować się dosyć łatwo, w jakim celu został on napisany. Został on napisany przez moralistę. W prawie w każdym utworze jest nadrzędna dydaktyczna cecha, że jest to Przestroga, nagana, ale jest to wszystko dosyć ciepłe. Jest to moralista, ale nie jest to mizantrop. Nie, mizantrop w żadnym wypadku. Nawet w pisanych potem moraliach, kiedy on już się zgorzkniały, stary stracił dwóch synów i córkę, ci troje dzieci, został sam z jakąś synową wdową, tylko mieszkał. Widział wyraźnie, że to wszystko idzie na złe już, to też instynkt jakiś taki społeczny do współobywateli stale go jakoś unosił. A w ogrodzie on jest m.in. dobrym sąsiadem. On jest człowiekiem, który widząc błędy świata chce je trochę poprawiać w miarę sił, a trochę się z nich zabawowo cieszyć.